Julia rozpoczyna studia medyczne w Bordeaux i zaczyna szukać mieszkania. Znajduje odpowiednie na obrzeżach miasta i udaje się tam. Na miejscu spotyka kobietę o imieniu Elizabeth, która wyjaśnia jej, że w ramach zapłaty za mieszkanie chce, aby pomagała jej w domu. Julia chętnie się zgadza, mówiąc, że od dzieciństwa była przyzwyczajona do utrzymywania domu w czystości. Rano Elizabeth prosi Julię o posprzątanie łazienki po wyjściu Wiktorę. Nagle zauważa marynarski mundur. Staje przed lustrem i zaczyna kręcić się w czapce. Później tego wieczoru Elizabeth częstuje ją ciastem z nerkami i wyznaje, że Wiktor ją polubił. Gdy tylko wychodzi, Julia wyrzuca jedzenie do śmieci. Elizabeth prosi ją, by zaniosła herbatę do pokoju Wiktora. Dopiero wtedy dowiaduje się, że Wiktor zmarł 20 lat temu. Następnego dnia spotyka na uniwersytecie mężczyznę o imieniu Manu. Wieczorem widzi przez okno Elizabeth zmierzającą w kierunku stodoły z pochodnią. W środku nocy budzi ją nieznany głos, który ją przeraża. Rano Elizabeth mówi jej, że nie ma się czym martwić i daje jej płaszcz. Po uniwersytecie Manu zabiera dziewczynę do domu i pyta, z kim mieszka. Julia postanawia na razie nie mówić mu o dziwności właściciela. Dziś córka Elizabeth przychodzi do domu z wizytą. Ostrzega Julię, że po śmierci Wiktora jej matka nabawiła się zaburzeń psychicznych, które czasami powodują u niej halucynacje. Wieczorem Elizabeth jest zaskoczona, widząc ubrania Wiktora na manekinie. Czyn Julii poruszył jej serce i jest bardzo zadowolona, że w końcu znalazła kogoś, kto może ją zrozumieć. Julia budzi się w środku nocy, schodzi na dół i przyłapuje manekina na oglądaniu telewizji i paleniu papierosa. Następnego dnia Julia ma imprezę w college, więc jest trochę zdenerwowana. Impreza zaczyna się i Julia zaczyna powoli tańczyć z Manu. Wszystko było w porządku, dopóki studenci nie zaczęli swoich perwersyjnych gier, które jej się nie podobały. Kiedy wraca do domu i widzi Wiktora samego, siada obok niego i wyznaje mu, że jego żona jest wspaniałą osobą. Jej matka również straciła męża, ale postanowiła wyrzucić wszystkie jego rzeczy, aby wkrótce rozpocząć nowe życie. Podoba jej się, że Elizabeth traktuje rzeczy męża z większym szacunkiem. Kiedy ponownie spogląda na manekina, ma wrażenie, że widziała żywego Wiktora. W tym momencie na stół spada książka z listem miłosnym w środku. Z listu dowiaduje się, jak bardzo Wiktor tęskni za ukochaną. Następnego dnia Manu przeprasza ją za wczorajszy wieczór i proponuje randkę. Jednak ku jego zaskoczeniu Julia proponuje zakończenie ich związku. Czuje, że jest teraz zainteresowana innym mężczyzną, więc znajduje grób Wiktora i postanawia go posprzątać. Następnie idzie do sklepu i kupuje Wiktorowi perfumy, zgodnie z prośbą Elizabeth. Kiedy wraca do domu, widzi, że Elizabeth jeszcze nie wróciła i siada obok Wiktora. Nagle czuje, że Wiktor obejmuje ją w talii i zaczynają tańczyć. Ich taniec przerywa pojawienie się Elizabeth. Ta scena wzbudza w niej zazdrość i natychmiast zabiera manekina do swojego pokoju. Mówi, że wszystkie te rzeczy przypominają jej męża, więc prosi ją, aby ich nie dotykała. Pozostawiona sama w pokoju, znajduje w internecie muzykę, do której tańczyła z Wiktorem. W środku nocy budzi ją głos Wiktora. Gdy zbliża się do pokoju Elizabeth, głowa manekina odpada i zamienia się w ludzką głowę. Następnego dnia, na prośbę Elizabeth, zaczyna przygotowywać tort na rocznicę ich ślubu. Nagle słyszy telefon, podnosi słuchawkę i słyszy głos Wiktora. Mężczyzna wyznaje, że jej pojawienie się w domu ożywiło jego miłość. Julia udaje się do szopy, do której Elizabeth zawsze chodzi nocą. Okazuje się, że przechowywany jest tam jej portret, jest nawet rysunek przedstawiający ją leżącą w łóżku. Po powrocie do domu prosi Wiktora, by dał jej jakiś znak. Nagle manekin upada na podłogę, a jego głowa zaczyna unosić się w powietrzu. Jednak wszystko to było wizją Julii. Następnie udaje się do sklepu, aby wymienić złamaną ramę. Kiedy wraca do domu, przyłapuje Elizabeth na wyrzucaniu do śmieci upieczonego przez nią ciasta. Zdaje sobie sprawę, że jej stosunki z właścicielką w końcu się popsuły. W środku nocy znów zaczyna fantazjować o Wiktorze. Jej erotyczne fantazje przerywa Elizabeth, która bez ostrzeżenia otwiera drzwi. To rozwściecza dziewczynę i prosi kobietę o opuszczenie pokoju. Następnego dnia, przed pójściem na uniwersytet, zostawia kamerę pod łóżkiem.
Po powrocie do domu natychmiast włącza laptopa, by zobaczyć, co zarejestrowała kamera. Elizabeth oskarża Wiktorę o wąchanie bielizny Julii. Podejrzewa nawet, że Wiktor spał z Julią, tak jak to robił z poprzednią lokatorką. W środku nocy budzi się, widzi Wiktorę na balkonie i podchodzi do niego. Zostają przeniesieni na statek, a kiedy Wiktor zdejmuje kapelusz, jest zszokowana widokiem krwi lejącej się z jego głowy. Następnego dnia zdaje sobie sprawę, że dzieje się tu coś podejrzanego i zaczyna przeglądać szafę. Znajduje ukryty list, a następnie brakującą część zdjęcia brunetki. Dopiero w tym momencie zdaje sobie sprawę, że Wiktor był zakochany w tej kobiecie, a nie w Elizabeth. W końcu dowiaduje się, co tak naprawdę się stało. Elizabeth przyłapała Wiktorę na pisaniu listu do kochanki, przez co stała się zazdrosna i zrobiła zamieszanie. A kiedy Wiktor próbował opuścić dom, uderzyła go w głowę i zabiła. Po powrocie Elizabeth wkleja do albumu rysunek śpiącej Julii i kosmyki jej włosów. Okazuje się, że przed Julią w ich domu byli inni lokatorzy. Idzie na górę i jest wściekła, widząc Julię w sukience retro. Schodząc po schodach, Elizabeth popycha ją, a następnie zaczyna dusić. Jej uwagę odwraca jednak dzwonek do drzwi. Okazuje się, że to kurier przynoszący kwiaty dla Julii, ale kiedy wraca, odkrywa, że Julia uciekła. Podczas gdy ona bawiła się w lokalu, odbiera telefon od Wiktorę. Kobieta szybko wraca do domu i zaczyna przepraszać Wiktorę. Zaglądając do pokoju Wiktorę, widzi go dzielącego łóżko z Julią. Nie mogąc tego znieść, kobieta wraca do stodoły i zaczyna niszczyć portret, a następnie próbuje wymazać swoje odbicie w lustrze. W końcu podżyna sobie gardło odłamkiem rozbitego lustra. W następnej scenie widzimy Julię odpływającą na statku z Wiktorem, aby rozpocząć nowe życie. W tym miejscu film się kończy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, nie zapomnij zasubskrybować i polubić kanału. Do zobaczenia wkrótce.